Cześć! Witajcie w filmiku recenzji na temat peelingu. Tak jak wspominałam, będzie to Joskin, szafirowy peeling przeciwzmarszczkowy z Dax Cosmetics. Pojemność to jest 75 ml. Cena, niestety do końca nie wiem, wydaje mi się, że około 30 zł. Peeling przeznaczony jest do cery normalnej i mieszanej, może i tłustej. Na pewno nie jest do cery wrażliwej i to jest taka domowa mikrodermabrazja, czyli przygotowanie naszej skóry do przyjęcia odpowiednich kosmetyków. Od razu zacznę i będę nawijać o tym kosmetyku. Więc tak, peeling jest ze sproszkowanym szafirem, przez co te drobinki ścierające w tym peelingu są bardzo, bardzo ostre. Naprawdę jest ich bardzo dużo, są naprawdę małe, ale bardzo ostre. Także nie polecam dla osób, które mają tą skórę, no nie wiem, opaloną, zastosowały jakiś kosmetyk i jest troszeczkę podrażniona, to razy poczekać, jeżeli już kupicie ten kosmetyk i nanosić go na taką skórę po prostu pewną, żeby nie było tak, że ten kosmetyk nam jeszcze ją bardziej podrażni. I co ten kosmetyk zawiera, jakie ma substancje aktywne, co przy peelingu, no jest jeszcze fajną rzeczą, prawda, że coś ma dodatkowo. Więc oprócz tego szafiru sproszkowanego jest kwas hialuronowy, on jest niskocząsteczkowy i wysokocząsteczkowy. Ten niskocząsteczkowy przenika w głąb naszej skóry, stymuluje kolagen do pracy, więc troszeczkę walczy tam z naszymi zmarszczkami, z napięciem i jędrnością skóry. Natomiast ten wysokocząsteczkowy działa jakby tylko na powierzchni naszej skóry, napina ją, zatrzymuje wodę w organizmie. O, tak w skrócie. Jeżeli chodzi o pozostałe składniki, to posiada coś takiego jak Sebum Matrix. Nie wiem, czy jest to tylko jakiś chwyt reklamowy, czy tam chwyt marketingowy. Ma to w jakiś tam sposób zmniejszyć produkcję tego sebum, czyli ta skóra nasza nie będzie się już tak strasznie świecić. Powiem tak, no nie likwiduje tego, czy w jakiś sposób może to zmniejsza, całkiem możliwe, no bo oczyszcza też skórę, prawda? Peeling należy stosować minimum raz w tygodniu, chyba najlepiej w ogóle stosować raz w tygodniu. I co ten peeling robi dla naszej skóry? Przez to, że te właśnie cząsteczki peelingujące są bardzo ostre, bardzo fajnie i głęboko peelinguje, oczyszcza naprawdę w niesamowity sposób. Ja jeszcze nie używałam podobnego peelingu, po którym miałabym takie mocne odczucia oczyszczenia skóry. Co bardzo ważna rzecz, też nam nie ściąga tej skóry, nie powoduje takiej suchości. Czasami jak już używamy peelingu, przepraszam, i po prostu zmywamy twarz, mamy wrażenie, że ta nasza maska jest po prostu tak bardzo ściągnięta. Tu tego nie ma. Tu jest spoko, naprawdę, naprawdę sympatyczne. Są odczucia po zastosowaniu. Może to też dlatego, że ten produkt zawiera coś takiego jak lipidy zbożowe i one w jakiś tam sposób powodują to, że ta skóra nie jest tak bardzo mocno ściągnięta. Więc jak już użyłyśmy tego peelingu, który w naprawdę świetny sposób przygotowuje naszą skórę do tego, żeby zaaplikować jakiś bardzo fajny kosmetyk, ja powiem tak, po peelingu polecam substancje takie bardziej rozwodnione, ponieważ ta aplikacja jest wtedy zdecydowanie fajniejsza. Jest też większe prawdopodobieństwo, że to serum najczęściej, bo ono jest, ma taką konsystencję bardziej wodnistą, przeniknie do głębszej jakiejś partii naszego naskórka. Ja tylko pokażę rzeczy, które stosuję. To jest kod młodości z L'Oreala, z Biodermiki, takie serum liftingujące, które zaczęłam dopiero stosować. Oczywiście moje Flavo C, o którym nie zapominajcie. I też Flavo z Biochemii Urody. Tutaj powinna mieć taki brązowy zakraplacz, ale poczułam koleżance do przetestowania, także Wam nie pokażę. Jeżeli chodzi o sam kosmetyk, w sensie opakowania, to
Tu jest jeszcze pudełeczko, o które ja oczywiście już wyrzuciłam. Ta tubeczka jest bardzo ładna. Pinik bardzo fajnie wygląda. Ja pokażę może, jak to wygląda tak już po wyciśnięciu. Ma taki piękny, lazurowy, pastelowy kolor. Może Wam pokażę też, jak się to rozciera, także te drobinki naprawdę są bardzo małe. O, jak tak, może to będzie widać, nie wiem. Bardzo bym chciała, żebyście to zauważyły. Zapach jest perfumowany, bardzo, bardzo fajny, bardzo taki neutralny, sympatyczny. Ja oczywiście też po aplikacji takiego peelingu mogę polecić Wam wodę termalną. Na pewno bardzo fajne są wtedy odczucia, już takie bardziej relaksujące. Słuchajcie, ja tylko powiem jakby od siebie, tak zupełnie prywatnie. Oglądam też filmiki i bardzo mało wspomina się właśnie o tym, jak przygotować naszą skórę do przyjęcia tych wszystkich kosmetyków, które dziewczyny mają w ulubieńcach, bo kremów, najróżniejszych preparatów jest bardzo dużo, a bardzo mało mówi się właśnie o tym, jak oczyścić, jak przygotować tą skórę do tego, żeby te wszystkie preparaty, które kupujemy, działały, prawda? Bo naprawdę to jest istotne, możemy wydać bardzo dużo na krem, możemy kupić bardzo fajne serum, ale jeżeli mamy zablokowane pory, tą skórę nie oczyszczałyśmy bardzo dawno u kosmetyczki, to ja naprawdę nie wierzę w działanie takich kosmetyków. I to mówię, i to po prostu chcę Wam powiedzieć, chcę Wam przekazać, chcę Was namawiać. Jeżeli nie kupicie tego peelingu z Daxa, to pamiętajcie o tym, żeby jakiś ten peeling raz na tydzień stosować. To jest bardzo, bardzo ważne. Można też stosować kosmetyki silniejsze, ale musicie uważać i pamiętać, że takie składniki aktywne jak witamina A mogą nas podrażnić. Także może coś, nie wiem, może właśnie jakieś lipidy, może jakaś witamina C, może, no nie wiem, nie, może jakieś naprawdę inne, fajne, aktywne składniki, jakieś owocowe, kwasy. Kwasy owocowe, które też są bardzo modne i które też nie mają jakichś mocnych stężeń, to jest idealne preparaty właśnie na tą skórę, która jest już przygotowana i która czeka, żebyśmy ją w jakiś sposób wzbogaciły. Słuchajcie, następny filmik z tej serii, podejrzewam, że będzie to właśnie filmik o nie o kosmetykach. Właśnie tym razem nie będę mówiła o kosmetykach, będę mówiła o zabiegach, czy to kosmetycznych, czy dermatologicznych, na które Was wszystkie bardzo serdecznie zamawiam, namawiam, nie zamawiam, a namawiam. Słuchajcie, w poniedziałek będzie bomba, to od razu mówię, bo postaram się nagrać filmik z Ciucholandu, tym razem Ciucholandu w Warszawie. Byłam, widziałam, muszę się z Wami tym podzielić, jestem totalnie nakręcona, mam nadzieję, że Wy też będziecie już w przyszłości, już niedługo. Filmik może będzie we wtorek. Kochani, zapraszam Was na takie filmiki, właśnie taki must have pielęgnacji. Zapraszam Was na stroje dnia. Może będzie jakiś strój weekendowy z wypadu na rower, bo mam rower pożyczony, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Ale teraz już Was żegnam. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i że się często uśmiechacie. Na razie!